3 listopada wspominamy błogosławionego Manuela Lozano Garrido. Manuel przyszedł na świat 5 sierpnia 1920 roku w andaluzyjskim mieście Linares w Hiszpanii. Miał 7 braci i siostrę Lucję. Był dzieckiem żywym, radosnym, towarzyskim i głęboko religijnym. Swoją formację pogłębiał w akcji katolickiej. W wieku 16 lat, w czasie wojny domowej, zanosił komunię świętym osobom represjonowanym i więźniom, za co w Wielki Czwartek został aresztowany. W bukiecie kwiatów podano mu hostię, a w celi urządził sobie ciemnicę i całą noc ze współwięźniami adorował Pana Jezusa. Już jako młody człowiek kontemplował tajemnicę Eucharystii. Była dla niego mocą w jego słabości i radością w bólu, źródłem jego apostolskiego zapału i źródłem dla jego pióra. Manuel kochał Eucharystię. Gdy był zdrowy, codziennie w niej uczestniczył. Gdy choroba go unieruchomiła, dopóki było to możliwe, siadał na balkonie i patrzył na tabernakulum w pobliskim kościele. Gdy ku jego wielkiej radości kapłan mógł sprawować w jego pokoiku mszę świętą, poprosił, by pod stołem, który służył jako ołtarz, położono maszynę do pisania. Wiedział, że jego twórczość wyrasta z Eucharystii. Kiedyś Manuel zwrócił się do Pana Jezusa. Proszę Cię o pożyczkę, pożycz mi Twoje serce. Nie z powodu egoizmu, by realizować wszystko łatwo i bez wysiłku, ale po to, żeby dobrze spełnić ten obowiązek, którym jest kochać Cię według Twojej miary. Gdy miał 22 lata, wstąpił do wojska, lecz po rozpoznaniu u niego zapalenia rdzenia kręgowego został zwolniony. W ciągu roku został sparaliżowany. Choroba coraz bardziej postępowała i ograniczała jego sprawność ruchową. Niemniej jednak nie zmniejszyła ona aktywności zawodowej. Był dziennikarzem, współpracował z kilkoma czasopismami katolickimi, napisał 9 książek i setki artykułów. Po 20 latach choroby, gdy stracił wzrok i nie mógł już władać prawą ręką, nauczył się pisać na maszynie lewą. A gdy ta odmówiła posłuszeństwa, nauczył się obsługiwać magnetofon i nagrywał swoje teksty, które spisywała później siostra. Dziennikarstwo uważał za swój zawód i realizował go do końca. W 1956 roku założył Synaj. Były to grupy 12 osób chorych lub niepełnosprawnych, które w jedności z wybraną wspólnotą sióstr klauzurowych modliły się za dziennikarzy konkretnej gazety. Chciał media otoczyć modlitwą. Założył też czasopismo pod tym samym tytułem. Manuel zmarł 3 listopada 1971 roku. Ostatnią prośbą, jaką wyszeptał, były słowa: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Kochał Pana Jezusa, ale też wielką miłością darzył Jego Matkę. Umierał z jej imieniem na ustach. Przed śmiercią napisał też: Na jakiś czas nie będziemy się widzieć. Idę przed wami na spotkanie z Ojcem. Pamiętajcie, że wszystko jest łaską. Taka była jego wiara. Wiedział, że życie na ziemi jest przygotowaniem do życia w niebie. Po jego śmierci w 1994 roku ponad 200 dziennikarzy, jego kolegów, zwróciło się do papieża Jana Pawła II z petycją o otwarcie procesu beatyfikacyjnego. Zakończył się 12 czerwca 2010 roku. W czasie beatyfikacji papież Benedykt XVI powiedział, że błogosławiony Manuel Lozano Garrido był wiernym świeckim człowiekiem, który umiał promieniować swoim przykładem i pismami miłością do Boga, nawet wśród dolegliwości, które sprawiły, że był na wózku inwalidzkim prawie 28 lat. Pod koniec swojego życia również stracił wzrok, ale nadal zdobywał serca dla Chrystusa swoją pogodną radością i niezachwianą wiarą. Dziennikarze znajdą w nim świadectwo wiary w dobro, które można uczynić, gdy pióro odzwierciedla wielkość duszy i służy prawdzie, a także szlachetnym celom. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali czyny błogosławionego Manuela, którego pamięć czcimy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się
na